Witam wszystkich. Dzisiaj będzie amerykańska racja żywnościowa MRE, menu numer 5. Część druga. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Tym razem zimową porą. Danie główne, kurczak z pomidorem i serem feta. W normalnych warunkach bym to podgrzał bezpłomieniowym podgrzewaczem chemicznym, ale ze względu, że jest zima, jest tylko 1 stopień Celsjusza, więc ten podgrzewacz sobie nie radzi w takich temperaturach, więc trzeba to podgrzać gdzie indziej. Danie podgrzewa się w wodzie. Cukier 4-gramowy. Jak ktoś lubi bardziej słodszą kawę, to sobie może dodać swojego. Śmietanka. I kawa Nescafe 1,7 g. Kawa w formie granulek. Gotuje się woda na kawę. I zalewamy jakieś 180 litrów wody. Tyle w zupełności wystarczy. No i mamy podgrzane danie. Pachnie tak serowo. Mamy tu jeden kawał mięcha. Prawdopodobnie pierś kurczaka, chociaż nie jestem pewien, bo to jakby tak sztucznie zrobione, no, ale jednak chyba pierś. Także kurczak jest. Całkiem sporo go tu jest. Pomidory są, takie duże kawałki. No i niestety ten ser. Nie za bardzo przepadam za serami, ale trudno. Jest też takie kawałki z zielonego czegoś, takie drobno poszatkowane. Nie wiem, co to jest. Na paprykę to nie wygląda. Może cukinia? No najprawdopodobniej cukinia. Wszystko jest zalane takim dość gęstym sosem pomidorowym. Ten ser raczej to wszystko zagęścił. Niestety mamy tylko sól do tego, ale według mnie nie trzeba dosypywać. Ja sobie dodam pieprzu. Niestety czasami przyprawy trzeba własne mieć, bo w zestawie tego nie ma. Danie może być. Na pewno część kurczaka jest bardzo dobra. No ta reszta powiedzmy, że taka przeciętna.
Jakby tu nie było sera, to by było lepsze. Ale oczywiście to jest moje zdanie. Jak ktoś uwielbia sery, to pewnie to danie będzie bardzo dobre. Dla mnie niekoniecznie. Ale całkiem, można powiedzieć, przyjemne danie do zjedzenia. No i kawa. Jak dla mnie bardzo dobra. Jak na kawę instant. No i trzeba szybko jeść, bo jest chłodno. Przechodzimy do chleba kukurydzianego. Chociaż to raczej nie przypomina sera. Chleba raczej. Coś jak dla mnie niezbyt dobrego. Lekko słodkie. Ogólnie takie dziwne w smaku. W środku jakby jakieś, nie wiem, może warzywa były, ale ogólnie niezbyt dobre to jest. Już kiedyś coś podobnego jadłem i wcale mnie to nie zachwyciło. Ale mamy za to coś lepszego, czyli krakersy warzywne. To jest taka trochę inna wersja od zwykłych krakersów, ale w zasadzie mało się co różni. To muszę niestety usunąć. No i żeby tu je wyciągnąć bez połamania ich. Dwie sztuki, które można podzielić teoretycznie na cztery. Ale to się łatwo kruszy i łamie się nie tam, gdzie trzeba. W smaku są bardzo dobre, chrupiące. Może te są takie minimalnie lepsze od tych zwykłych, ale ogólnie jak i tamte, jak i te są bardzo dobre. Można na to posmarować ser cheddar, który niestety teraz zamarzł. Nie wiem, czy da się stąd go wycisnąć. Ale spróbujemy. No, coś tam idzie. Jest ser i jest crackers. Crackers wyśmienicie smakuje z tym serem. Chociaż ja wolę z papryczką albo z boczkiem wersję. Jest taki lekko słony, ale bardzo dobry. Napój winogronowy. No teoretycznie można w tym opakowaniu pić, ale niezbyt będzie to wygodne. Nie ma też zamknięcia strunowego, więc dobrze nie da się tego wymieszać. Taki bardzo ładny kolor tego proszku.
dodajemy około 360 ml wody. Teoretycznie można trochę nawet więcej. Tak do około 400 można zakrąglić. Napój nadal będzie trzymał swój smak, jak i słodkość. I przechodzimy dalej. Żurawina. Dość mocno zamknięte opakowanie. Taka pocięta w paski. Bardzo dobra. Słodka. Niczym nie różniąca się od tych, co jest w naszych sklepach. Bardzo świetna przekąska. Mamy też cukierki z masłem orzechowym. Takie drażetki różnego koloru. Ale smak jest jeden. Masło orzechowe. Z zewnątrz takie lekko twardawe. Chrupiące. A w środku orzechowy miąższ. Bardzo dwie świetne przekąski. Napój ma bardzo ładny kolor. Taki powiedzmy ciemny denaturat. Wyśmienity w smaku. Słodki. Wyczuwalny bardzo dobrze aromat. To jeden z lepszych napojów zaraz po limonkowym. I niezbyt często się zdarza w tych racjach. A szkoda. Bardzo dobry. I zostały nam jeszcze dwie gumy o smaku miętowym. Sól, której zazwyczaj nie używam do dań głównych, ale czasami dosypuję do podgrzewacza, więc się przydaje. Chusteczka nawilżona, papierowa wersja, ale wyśmienicie czyści. Zapałki książeczkowe, takie niestety tekturowe, ale zawsze dobrze, że są. Papier toaletowy, a w zasadzie to takie bardzo cienkie chusteczki. Nie przypominające papieru toaletowego. No i został nam jeszcze woreczek na napoje. Można tu przygotować też ciepłą kawę typu instant. Jest taki film, już zrobiłem. Da się jak najbardziej w tym zrobić. I to wszystko. Czekam na jakieś ciekawe komentarze. I do następnego filmu.